a przed nami ostatnia klacz rocznika 2019 z numerem katalogowym 18. Kolejna reprezentantka stajni Kruszki państwa Moniki i Marka Tadychów, Cantadella, urodzona 1 marca 2019 roku. Prezenterem klaczy jest pani Mirosława Gdaniec. Cantadella, podobnie jak pierwsza reprezentantka tej stajni, to przedstawicielka rodziny żeńskiej klaczy Całka. Tym razem jest to córka holsztyńskiego ogiera Cascadello. Cascadello, chyba najsłynniejszy aktualnie w hodowli syn legendarnego Casala, zdecydowanie najlepszego ogiera holsztyńskiego współczesności. Cascadello to ogier z kolekcji ogierów stacji Dirka Almana. W swojej własnej karierze sportowej Cascadello doszedł do poziomu konkursów 140 cm, między innymi startował także na poznańskiej kawaliadzie. Do wielkiej popularności Cascadello jako ogiera hodowlanego na pierwszym etapie jego rozwoju przyczyniło się fakt, że dawał on za każdym razem źrebięta w zdecydowanie wystawowym typie, z wielką urodą i z kapitalnym ruchem. I taka jest też Cantadella, a udowodniła to już jako źrebie, gdzie na czempionacie w Baborówku zajęła trzecie miejsce w grupie źrebiąt skokowych. Co ciekawe, za ruch wówczas otrzymała taką samą notę jak czempion grupy źrebiąt ujeżdżeniowych. Pełny brat Cantadelli, urodzony w 2020 roku, ogierek Calimero, także zwyciężył grupę źrebiąt skokowych w Baborówku i został sprzedany na aukcji organizowanej przez firmy Tyszko Cichoń. Matka Cantadelli, klacz Cantanissima, to klacz, która ma zaliczony trening w zakładzie treningowym w Bielicach. Była siódma w stawce 17 klaczy, a jest ona pełną siostrą ogiera Cantanisson, na którym Ewa Mazurowska w 2010 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski koni czteroletnich w skokach. Cantanissima to oczywiście córka ogiera Cantanis, ogiera z kolekcji ogierów rodziny państwa Farysejów. Cantanis zdecydowanie najlepszy jak dotychczas ogier hodowlany w ich kolekcji. Ojciec między innymi takich koni jak czempion zakładu treningowego i mistrz Polski w koni czteroletnich w skokach ogier Helanis. Swego czasu najlepszy skoczek polskiej hodowli klacz Santisa, reprezentant Polski w konkursach Grand Prix w skokach ogier Ares, czy finalistka Mistrzostw Świata Młodych Koni klacz Hajda. Ten koni jest nam szczególnie bliski, dlatego że został wyhodowany na terenie naszego związku. Następna matka w rodowodzie Cantadelli, klacz Całka, to klacz wyhodowana w stadnie koni w Bielinie Nowym. Córka ogiera Correro, także ogiera z kolekcji ogierów państwa Farysejów. Correro startował w konkursach międzynarodowych 140 cm. W ubiegłym roku syn Correro, ogier Wałach da Vinci, był najlepszym polskim pięciolatkiem w sportowym czempionacie Polski Młodych Koni. Następna matka w rodowodzie Cantadelli, klacz Calineczka, po ogierze pełnej krwi angielskiej Orange Bay i następna matka po hanowerskim Dido.
Babcia Cantadelli, klacz całka, zakończyła już swoją misję hodowlaną w stadninie państwa Tadychów, ale jest nadal czynna w hodowli u kolejnego właściciela. Już dorobiła się źrebięcia, które w ubiegłym roku było prezentowane na czempionacie w Baborówku. A jak podaje Dirk Allman w materiałach reklamowych na temat ogiera Cascadello, nie ma szanującej się stajni skokowej w Niemczech, która by nie trenowała koni po tym reproduktorze. Rozumiem, że Hedone i Wiki są już gotowe do dekoracji. Jeżeli nie, to prosimy o natychmiastowe podejście tutaj do wejścia na ring wystawowy. Tell from afar why you were hiding in the dark. You're my kind of loner. What if I told you I'm just like you? What if I told you I'm just like you? I'm just like you.
say they don't need us anyway. I'd like to talk to you some more. What if I told you I'm just like you? Mój, reszta może chodzić. Ale musieliśmy troszkę dać tutaj sobie trudne ostatnia klacz, już trochę dekoncentracji wśród publiczności, ale tutaj mieliśmy bardzo fajną klacz. Super typ. To jest naprawdę nowoczesny typ konia sportowego. Wszystkie punkty konia wierzchowego ma w sobie. Dobra linia grzbietu, dobra szyja, ładna głowa, dobre oko, dobrze osadzona szyja, ładnie wchodząca w ganasz tutaj, dobrze skontowana łopatka. Po prostu koń, który może być modelowy i tu dzisiaj dobrze, że takie się trafiają. Wtedy łatwiej jest publiczności zobaczyć, co my jako ludzie, którzy to sędziują, chcemy widzieć. Za typ 9,0. W pokroju prawidłowa, dobrze skonstruowana, szlachetna. Trochę dyskutowaliśmy, czy nie za delikatne aż stawy, ale myślę, że raczej nie. To jest szlachetny koń i to... Trudno oczekiwać, że miał jeszcze większe stawy. Te stawy są w porządku, dobre kopyta, prawidłowo, wszystko dobrze skonstruowane. Za pokrój 8,5. Skoki luzem. Troszkę brakuje takiej powtarzalności. Ona widać, że bardzo zdenerwowana, to jak tylko weszła, nie chciała stać, trochę tym wszystkim przerażona i były bardzo dobre skoki i skoki, które były trochę słabsze, trochę brakowało takiego koncentracji, przeglądu sytuacji, ale były momenty, że pokazuje, na pewno jest to koń, który ma możliwości, tylko jakby troszkę dzisiaj jeszcze mało była skoncentrowana na tym, co ma robić, dlatego 8,3, ale teraz przechodzimy do trzech chodów podstawowych. Klacz obdarzona bardzo dobrymi chodami podstawowymi, wyhodowana. Cascadello to też słynie z tego, że daje konie dobre ruchowo, w dobrym typie. Tutaj mamy praktycznie holsztyński rodowód, ale to ona pokazała tym ujeżdżeniowym dzisiejszym koniom, jak powinien się ruszać ten koń. Doskonała kadencja, obszerna, pchająca się zadem, swobodna łopatka, dużo pracy z nadgarstka, kłus 8,8, stęp obszerny przez grzbiet, może trochę mogłaby więcej wkraczać, Ale idzie, kroczy w takcie, w rytmie, dlatego dzisiaj tylko 8,4, tylko w cudzysłowie, bo to na pewno jest więcej do wyciągnięcia. Galop okrągły, pod górę, rytmiczny, dobrze galopujący, dobrze pracująca, bardzo, bardzo ten galop taki zaangażowany w tendencji do pod górę, jak to się mówi w slangu hodowlanym, więc zaangażowany, dynamiczny, 8,6, powtórzę noty. 9,0, pokrój 8,5, skoki 8,3, stęp 8,4, kłus 8,8, galop 8,6. Nagroźmy brawami, bo to na pewno najlepiej ruszająca się klacz i w najlepszym typie. Widzieliśmy dzisiaj parę dobrych, ale ta jest naprawdę doskonała. No i w ten sposób ostatni stali się pierwszymi z notą 8,6. Zdecydowanie zwycięża w klasie klaszy dwuletnich Cantadella, polski koń sportowy wyhodowany w stadninie państwa Moniki i Marka Tadychów. A do dekoracji zapraszamy Hedone oraz Wiki. Klacze te uzyskały łączną notę taką samą, to znaczy 8,28, ale wyższą oceną za skoki luzem zwyciężyła, to znaczy zajęła drugie miejsce klacz Hedone. Do dekoracji zapraszamy także panią Karolinę Borys-Piotrkowską, przedstawicielkę firmy Och My Horse, jednego ze sponsorów naszej dzisiejszej imprezy.